Czy to było duże rozczarowanie, jak sprawdziłeś pierwsze powołanie i mimo, że akurat w dwóch poprzednich meczach strzeliłeś 4 bramki, to ciebie na tej liście nie było? Nie, wiedziałem już wcześniej, że jadę na zgrupowanie kadry młodzieżowej, także nie byłem tym zaskoczony. Dałeś w ogóle radę obejrzeć mecz z Czarnogórą gdzieś w telewizji? Tak, oglądaliśmy wspólnie na zgrupowaniu. I to myślałeś sobie, że szkoda, że mnie tam nie ma, czy że może lepiej, że mnie tam nie ma, patrząc na tą wrogość trybun i tą brutalność na boisku? Każdy zawodnik marzy o grze w pierwszej reprezentacji, wiadomo, ja również. No, oglądałem z boku i też jakieś wnioski można z tego wyciągnąć. Teraz przed meczem z Mołdawią oczekiwania są nie tylko takie, że musi być zwycięstwo, tylko najlepiej jeszcze takich rozmiarów jak Anglików z Mołdawią, czyli przynajmniej 5-0. Każdy mecz jest inny, ale wiadomo, oczekuje się od nas zwycięstwa i no, musimy to spotkanie wygrać. Artur, naprawdę jesteś w tak wysokiej dyspozycji, w najwyższej od kiedy wyjechałeś do Niemiec? Myślę, że tak, dobrze przepracowałem okres przygotowawczy, przede wszystkim obeszło się bez kontuzji. No dostałem też trochę więcej szans, nie ma co ukrywać. Z Schalke zagrałem 30 minut, później ze Śląskiem również wszedłem na 30. No i w końcu trener zdecydował się mnie desygnować do gry od pierwszych minut. Jest mecz z Mołdawią, rywalem teoretycznie słabszym, ale będzie trzeba zagrać się atakiem pozycyjnym. Ten pierwszy eksperyment trenera Fornalika z tobą i z Robertem Lewandowskim no nie wypalił. Chyba wszyscy byli tego świadomi. Ty, Robert i trener. Uważasz, że jeszcze raz czegoś takiego spróbuję z takim rywalem? No co do tego meczu ze Stanią nie ma co ugrywać, że ten mecz po prostu nam nie wyszedł i nie ma co już tego rozpamiętywać. Natomiast no co do dwójki napastników zobaczymy, jak to będzie wyglądało na treningach i to już będzie uzależnione od decyzji szkoleniowca. Ale czy chciałbyś jeszcze raz spróbować z Robertem? Czujesz, że ta współpraca mogłaby lepiej wyglądać? Zarówno od jego strony, jak i od twojej strony. Bo po prostu jesteśmy świadomi, że to obaj po prostu, no nie daliście z siebie tyle, ile... Właśnie, bo wszedł ten czynnik, że cała drużyna zagrała no jeszcze w takiej formie no, wakacyjno-poeurowej, a nie eliminacyjnej. Tak, wszyscy byli świeżo po okresach przygotowawczych, ligi jeszcze nie wystartowały. Myślę, że to też miało wpływ na naszą formę. No a co do tej dwójki, to myślę, że w 45 minut nie można tak tego od razu ocenić. Chciałbyś spróbować, żeby udowodnić, że to jednak jest możliwe zagrać na takiej pozycji? No na pewno jest możliwe, no, ale tak jak podkreśliłem, to trener będzie decydował. Liczysz na to, że liczysz na podstawowy skład teraz, czy spodziewasz się innego rozwiązania i roli jokera? Zobaczymy. Jestem przygotowany na każde rozwiązanie. Czuję się dobrze. To jest najważniejsze. Bo na przykład w meczu z Czarnogórą ta zmiana już była przygotowana. Już miał Marek Saganowski wchodzić w miejsce Ludowika Obraniaka. No ale wiadomo, trzeba by to było zupełnie inaczej rozwiązać. Czyli trener Fornalik chciał wzmocnić atak i chciał wygrać ten mecz. Tak samo będzie z Mołdawią. No, chce wygrać i to tak wygrać konkretnie. Każdy mecz trener chce wygrać i drużyna również. Także tym bardziej, jeżeli w meczu z Czarnogórą była przewaga jednego zawodnika do pewnego momentu, no to szkoleniowiec zdecydował się chciał wpuścić kolejnego napastnika, no ale ta czerwona kartka dla nas to niemożliwe. Być może. Jesteś przy tej formie, jesteś przekonany, że powiesz trenerowi przed meczem, trenerze, jak tylko trener będzie miał miejsce, ja wchodzę i po prostu strzelam gola, gwarantuję. Zawsze chcę zdobywać gole, a wiadomo, nie zawsze to się udaje. To nie jest taka łatwa sprawa, natomiast no, w ostatnim tygodniu 3 mecze zdobyłem 5 goli, także myślę, że to robi wrażenie. A czy jakoś żartem rywalizujesz z Robertem Lewandowskim? Bo póki co w tabeli strzelców Bundesligi to ty masz więcej bramek niż on, chociaż tak wiele strzelił ich w poprzednim sezonie. Nie, żadnej takiej rywalizacji nie ma, nie przykuwam do tego uwagi. Wiadomo, Robert jest bardzo dobrym zawodnikiem i te bramki na pewno zacznie zaraz zdobywać.